przypadli ludzie, ale bardzo, bardzo miły zaszczyt rozpoczęcia naszego spotkania. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Kurjance koło Lipska, nad Biedrą, w powiecie augustowskim. W miejscu, które dzięki życzliwości samorządu lokalnego, pani burmistrz i radnych, dostaliśmy na 10 lat w ramach umowy najmu, po to, żebyśmy mogli przekształcić to miejsce ze szkoły, której nie ma, po której zostały tylko wspomnienia, w żyjące centrum. Dzisiaj nazwaliśmy tę rzecz i to dzieło, które już prowadzimy, ośrodkiem rehabilitacyjno, z naciskiem na tę pierwszą część, szkoleniową. Ale dzisiaj jesteśmy w momencie takim, gdzie chcielibyśmy ten drugi człon nazwy zainaugurować. Nazwaliśmy to Akademią Rozwoju Lokalnego. Akademia Rozwoju Lokalnego to jest nazwa programu, który chcemy realizować, którego celem jest poprzez nawiązywanie do tradycji zarówno historycznej, kulturowej, tradycji walorów przyrodniczych tego miejsca. Chcemy organizować sesje, seminaria, konferencje, które by przybliżały nam i tę tradycję, i walory kulturowe tego miejsca. I w oparciu o to spróbować przyczynić się aktywnie do twórczego rozwoju tego miejsca, rozwoju lokalnego, również gminy i otoczenia. Także nie tylko poprzez teoretyczne spotkania i seminaria, ale również poprzez bardzo konkretne warsztaty, chociażby warsztaty zawodowe. Dzisiejsze spotkanie chcemy poświęcić błogosławionej Marianie Biernackiej, jako że jest to jeden z naszych skarbów w tej ziemi. Jest 10. rocznica beatyfikacji przez Jana Pawła II błogosławionej Marianny Biernackiej. Wśród 108 męczenników jest także Marianna Biernacka, która pochodzi z Lipska, tu jak wiemy. Dzień dobry.